o czym ten serial jest? Jaką historię chciał pan przekazać, pokazać i czy to się udało? No, czy to się udało, to zobaczymy, natomiast z jednej strony to jest historia opowiadająca o kataklizmie, katastrofie, która nawiedziła Wrocław i zresztą nie tylko Wrocław, ale olbrzymią część Polski. Natomiast na innym poziomie jest to opowieść po prostu o ludziach, o relacjach, które się próbują odbudować po wielu latach zaniedbań. Katastrofa jest zapalnikiem do tego, żeby coś odbudować wbrew pozorom. Serial oczywiście się zrodził z moich doświadczeń i z tego, że pochodzę z Wrocławia i ta historia jakby we mnie była przez wiele lat. I rzeczywiście w 2019, kiedy obejrzałam Czarnobyl, pomyślałam sobie, że to już jest ten moment, tak? Że jeśli opowiadać dramat katastroficzny w Polsce, a bardzo chciałam jakby zmierzyć się z tym gatunkiem, to rzeczywiście to jest ten moment. Tomek, tak? Tomek tutaj też ważna postać w tym serialu. Nasz prezydent. Cały czas miałem taki, Jezu, to naprawdę tak wyglądało. I kurde, wow, nie? Tam, jak wśród statystów stałem na wałach. Bycie na planie Wielkiej Wody to była taka obecność w rodzinie, ponieważ cała ekipa to jest grupa bardzo serdecznych, niezwykłych osób. Czy jest mi ta postać bliska? Jasne. I myślę, że taka siła, która jest zapisana w tej postaci, którą zapisał Kasper Bajon i Kinga Krzemińska, była bardzo też inspirująca. Bardzo lubię ją za bezkompromisowość. To jest taka laska, która faktycznie nie udaje i nie stara się po prostu czegoś ugrać pod siebie czy dla siebie, tylko ona i tak ideowo walczy o pewne rzeczy. I wydaje mi się, że gdyby była z dzisiaj, no to walczyłaby dzisiaj o Odrę, byłaby jedną z sióstr rzek i myślę, że ramię w ramię z Cecylią Malik stałaby po prostu na barykadach, starając się obedrzeć te wszystkie rzeki z tych wszystkich strasznych zapór, którymi człowiek je przyozdobił.